Wrocławianie bardzo lubią czytać. W tym roku wypożyczyli już w Miejskiej Bibliotece Publicznej ponad 150 tysięcy różnych zbiorów. Są to zarówno książki, filmy, muzyka, jak i gry planszowe, ale też wrocławianie korzystają z nowych technologii i wypożyczają, korzystają z audiobooków dostępnych na urządzeniach mobilnych, czy też dostępnych na naszej platformie e-book Libre. Generalnie wrocławianie bardzo lubią literaturę polską. Literaturę polską, kino polskie i jest to bardzo wyraźne w tym roku w naszych danych. W tej grupie powyżej 60 lat oczywiście dominuje literatura lekka, jeśli chodzi o tradycyjną książkę, czyli nasze polskie autorki Katarzyna Michalik, Pitzner-Ogonowska, czy pani Gargaś, także to są autorki ulubione przez wrocławian. Jeśli chodzi o książkę mówioną, to tutaj jest dużo większe zróżnicowanie, bo jest bardzo duże zainteresowanie naturą i tutaj książki Petera Wollebena są bardzo chętnie słuchane, jego sekretne życie drzew, czy duchowe życie zwierząt, ale też Mai Lundę, historia pszczół. Wrocławianie czytają też nie tylko literaturę piękną. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszy się też reportaż, tak? I tutaj też polskie autorki, bo to jest pani Izabela Michalewicz, to jest pani Kopińska, to jest Filip Springer, który od lat już kilku dobrych jest na tak zwanym topie książek o charakterze reportażu właśnie. Także to też jest spore zainteresowanie. Jeśli chodzi o psychologię, to ponieważ nasze życie bardzo pędzi, więc wrocławianie szukają książek o tym, poradników, o tym, jak sobie z tym radzić. Dominuje zainteresowanie minimalizmem, prostotą życia, tak zwanym slow life. Naszą największą grupą czytelniczą, rosnącą już od kilku lat, są to czytelnicy powyżej 60 lat. W drugiej kolejności to jest ta grupa aktywna zawodowo, 25-44, ale też widzimy, że rosną powoli najmłodsi odbiorcy, czy ich liczba rośnie, ci od 0 do 5 lat. Jeśli chodzi o odbiorcę najmłodszego, tutaj zainteresowania są bardzo, bardzo różnorodne. Jest to zarówno literatura polska, dynastia Miziołków, jak i literatura obca, Widmark, czy ciągle zainteresowaniem się cieszy Tolkien, Rowling, ale też tacy autorzy jak Jeff Kinney czy Martin Widmark. W grupie tej aktywnej zawodowo dominuje literatura sensacyjna, kryminał i tutaj kryminał polski, czyli Remigiusz Mróz, Katarzyna Bonda. Ta literatura polska dominuje, ale również kino polskie. Najwyżej w naszych statystykach są takie filmy jak Pokot, jak Wolta, jak Sztuka Kochania, więc to są oczywiście, jak większość Polaków, kochamy nowości. W związku z tym one oczywiście też zawsze są na pierwszym miejscu, ale to zamiłowanie do polskiej literatury i polskiego kina bardzo wyraźnie widać w tym roku. Wrocławianie są lokalnymi patriotami, dlatego oczywiście Marek Krajewski. Staramy się, żeby w ramach naszych klubów czytelniczych odbywały się spotkania właśnie z tymi rodzimymi autorami, ponieważ czytelnicy tego oczekują. Zgadza się, ale mamy też przepiękne biblioteki w różnych miejscach naszego miasta. Chciałabym tutaj serdecznie zaprosić przy tej okazji do biblioteki na Dworcu Głównym, do której jeszcze nie wszyscy trafili, która to biblioteka dostała nawet nagrodę w konkursie na modernizację roku. Także zapraszamy serdecznie, ale też są bardzo ulubione biblioteki na
różnych osiedlach. W tej chwili bardzo widzimy duży wzrost zainteresowania ofertą FAMY, gdzie znajduje się Centrum Biblioteczno-Kulturalne, czyli takie połączenie biblioteki z działalnością kulturalną. Mieszkańcy Wrocławia traktują biblioteki jako takie centra informacji o ofercie kulturalnej. My staramy się im to zapewnić, czyli dystrybuujemy ofertę kulturalną tak naprawdę naszych kin, muzeów czy teatrów i bardzo sobie to cenią. Tam też skupia się aktywność lokalna, czyli wszelkie grupy aktywistów, czy to seniorów, czy to młodych mam spotykają się właśnie w bibliotekach. Mnóstwo czytelników też korzysta z naszej oferty klubów rodzica, gdzie bardzo chętnie przychodzą, przyprowadzają swoje dzieci, ale też przychodzą, by posłuchać o tym, jak sobie radzić w trudnych sytuacjach z dzieckiem.